Dzień dobry, moi drodzy. Szukam teraz pewnego kretyna zwanego Jaskrem. Jaskier Matole, gdzie wy jest? Dobra, może poszedł na brzeg, czy gdzieś tam. I chyba poszedł na brzeg. Więc i my pójdźmy na brzeg, przy okazji pogadajmy z białą Rylą. No to naprzód marw. I przechodzę grę całościowo po stronie zakonu. No bo porywanie cywili, napady na banki, to nie są metody honorowego prowadzenia walki. Jakbyście atakowali tylko zbrojnych, tylko zakon, to bym was może zrozumiał, wy walczycie o wolność. Ale ludność cywilna, cywilna instytucja taka jak bank, no kurwa nie bardzo. No. Jaskier, gdzie jesteś ty, Matole? Czy by chlał w karczmie i wrócił się do karczmy, czy też gdzieś go wcięło, nie wiadomo gdzie. Lataj teraz sobie, graczu, i szukaj, kretyna. No, jest Jaskier przy łódce. Biała Ryla, pogadajmy z nią, co mi powiesz teraz? Wiedźmin. Co się stało? Pieprzeni fanatycy za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zygfryda. Od początku go mieli, wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Pomogłem zakonnikom. Elfinie, wyjątkowo uciekło mieszkańcy Fizonfoku. Na twoim miejscu wyniósłbym się stąd. Pomogłem zakonnikom. Elfy nie żyją. Toruwiel uciekła. Mieszkańcy wsi są w szoku. Na twoim miejscu wyniósłbym się stąd. Nie zamierzam tu dłużej siedzieć. Postąpiłeś słusznie. Co do Toruwiel, to jeszcze ją dopadnę. Bywaj. Spoko. Pora się zbierać. I ty mi już nic nie powiesz. No to teraz pora wracać do Wyzimy. Siema, Jaskier. Geralt. Mamy list Berengara, są w nim ważne wskazówki. Mamy list Berengara. Są w nim ważne wskazówki. Jakie wskazówki? Nie zakończyliśmy definitywnie tematu Salamandry. W Wyzimie jest Azar Javed, mag, który zaatakował Kaer Morhen. Niestraszny był mu czarnoksiężnik, ani piekielne zastępy, które stanęły na jego drodze. Bardzo poetycko. Albowiem wyruszył na spotkanie swego przeznaczenia. Ruszajmy. Hej, smak zemsty, brawo. Geralt. Jest źle, bardzo jest źle. Bardzo źle. Co się stało? Alvin zniknął. Otworzył teleport i... może być wszędzie. Wracajmy do Wyzimy. Może Triss coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy. No to chyba kolejny rozdział zaczynamy. A ciekawy jestem, jak tam nasza kochana była Stwyga. Oho, widzimy zakon maferujący.
No i coś tutaj w zimie jest chyba nie teges. Zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Czy jest ten smród? Tak. Dym. Coś się pali. Ciężki i duszny. Palone wioski. Cholera! Spójrz! Wyzima w ogniu, moi drodzy. Orzesz w mordę. Geralt! Nie wierzę własnym oczom. Jaskier, widziałeś już tyle wojen, mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi, zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak, dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki, no i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę Salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt! Na pewno chcesz się w to mieszać? Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię cię sam. Wiem, Jaskier. Chyba nie sądzisz, że się... Skądże? Jaskier, przy okazji. Geralt. By the way, będziesz mógł mi przechować nieco śmieci. Typ drew gula ci dam. Kawki, płatki zimejki. Różne pierdoły, szpik algula. Kości Graveira i tak dalej, żeby sobie odblokować cienisty pył. Czyli dam ci różne pierdoły, żeby sobie odblokować miejsca w ekwipunku. O, 20 oreniaków przyda się. O, Vincent. Siema, mordo. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radowid przybył do Temerii. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w Starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do Starej Wyzimy. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale... Rozumiesz? Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. No to się spierdoliło. Hej, jestem poetą! Toltan! Co tu robisz, Wiedźminie? Wyszedłem rozprostować kości. Co jest? Dobrze się czujesz, Zoltan? Chyba nie zacząłeś brać fistechu. Jestem uczulony na skurwysynów. Daruj sobie ten teatrzyk. Lepiej powiedz, co się tutaj dzieje. Co się dzieje? Na głowę upadłeś, Wiedźminie? Codziennie przybywa sierot, które i tak długo nie pożyją. Twoi kumple z zakonu wyrzynają wszystkich. Starców, kobiety, dzieci. Eksterminują nieludzi. Mówiłem ci już, daruj sobie te teatralne gesty. Nie pasują do ciebie. Rozumiem, że elfi cywile nie pozostają im dłużni. Ano nie pozostają. My nie wierzymy w proroka Lebiodę i nadstawianie drugiego policzka. Niemal wszyscy nieludzie, którzy zdołali przeżyć, chwycili za broń. Okazało się, że chcą nas wykończyć za pomocą Katriony. Zrobili getto w Starej Wyzimie i wysłali tam chorych ludzi i zdrowych nieludzi. Masz na to jakieś dowody? A, psich! Już ci mówiłem, że jestem uczulony. Wiesz, co powiedziała Shani? Szło to mniej więcej tak. Zoltan, naprawdę nie rozumiem, jak Wiedźmin może być taki głupi. Przecież zakonnicy to mordercy. Mogliby chociaż cywili oszczędzać, skurwysyny. Raczej mniej niż więcej. Idź precz, bo mnie alergia męczy. Oj, Zoltan jest na nas kurwiony. Muszę sprawdzić, czy zakonnicy nie zabijają cywili. Pogadajmy z Carmen.
Dziękuję, Geralt. Jeszcze raz dziękuję. Jak się mają dziewczynki? Jak się mają dziewczynki? Jeszcze cię wspominają. Wiesz, że zaprzyjaźniłam się z Shani? To świetnie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Od wybuchu powstania ma masę roboty. Leczy rannych i chorych bez względu na rasę. Nie wszystkim się to podoba. Pojmuję. Niestety, dawno jej nie widziałam. Właściwie odkąd wybuchło powstanie. Spróbuję się z nią skontaktować. Bywaj. Koko, teraz bym pogadał z tobą. Powodzenia. A z Radowinem mogę pogadać? Witaj, Geralt. Wasza wysokość. Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Co cię sprowadza? Chcę dobić salamandrę. Chcę dobić salamandrę. Masz moje pełne poparcie. Wykończ sukinsynów. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos. Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. No to teraz potnijmy nieco z Coyatel. Doldan dziwaj mnie nie lubi. Dosyć już tego! Dobra, grupowy. Bez ich długo tutaj. Czy tutaj mogę przejść? Czy tutaj jest wejście do Wyzimy Kraftornej? No niby jest, ale nie działa. Czyli wygląda na to, że możemy wejść tylko do starej Wyzimy. Dobra, i tam mamy kolejny Coyatel. Najlepiej na nich działa styl grupowy, moi drodzy. Sporo złota dają, widzę. Wiewiórcze ogody, tak zwane. Dobra, wypierdziel nieznany olej. Weź mahakamski dwójniak. Ciekawe, czy ktoś będzie mi płacił za te wiewiórcze ogody.
No, dawaj, Geralt! Zwarte, wilku! Kurwa! Sporo złota dajecie. A, nie mogę wreć w ten sposób. Szkoda. Znowu! To się robi nudne, spierdala. Dobra, wbijamy na chatę do starej Wyzimy, która płonie. I mamy z Siegfriedem do pogadania. Miłościwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velera. To moje miasto, do cholery, ja tu rządzę! I nie będę się krył po kątach! Miłościwy panie! Zamilcz! Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. No! Nie, ludzie atakują! Chronić króla! Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że nie za późno. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Nigdy po moim trupie! Było blisko, zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy, dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. O, czyli mamy od razu rozmowę z królem. Wiedźmin z Rivii. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel,
bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Masz całkowitą rację, panie. Nie ludzie powinni, a nawet muszą zapłacić za swoje zbrodnie. Zakon potrzebuje tylko twojego poparcia. Problem w tym, że bracia zakonni zapomnieli, gdzie ich miejsce. Spodobała im się władza. Chcą więcej. A do tego dopuścić nie mogę. Pozwoliłeś, by zakon urósł w siłę. Może trzeba wejść w układ z Wielkim Mistrzem. A może lepiej ściąć Wielkiego Mistrza i jego zauszników? To by rozwiązało problem. Niestety, sprawa nie jest taka prosta. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. I nie zapomnij o mojej córce. Liczę na ciebie, Wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. Spoko, powiedz mi co jeszcze? Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. To sprzeczne z etykietą. Chcę porozmawiać z Tridy, Veleradem i Devetem. Temeria zwycięży. No nie wątpię, nie wątpię. No to jeszcze bym z nimi pogadał w tym odcinku. Geralt, dobrze cię znów widzieć. Witaj, Velerad. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerad? Król wyglądał na wściekłego. Nie boisz się trochę, Velerad? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Król powiedział mi o Addzie. Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć? Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. A teraz dużo ludzi już zaginęło? A teraz dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt? Bywaj. Bywaj. Siema, Triss. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? No. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Ach, Geralt.
Kocham cię i chcę z tobą być, niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parfumowych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Kocham cię i chcę z tobą być, niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt... Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. Ale bym jeszcze z tobą pogadał, Geralt. Geralt. I masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt. Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Masz jakąś teorię? Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. O jakie sprawy chodzi? Nie będę ci zawracać głowy moimi problemami. Jesteś zajęty zabijaniem mnie ludzi. To nie tak. Przepraszam, pacyfikowaniem, tak to się nazywa. Czy może likwidowaniem terrorystów? Dla mnie bez różnicy. Bywaj. Oj, wszyscy strzelają focha. Geralt. Bywaj. Tristef. Z tobą pogadałem, teraz z tym gałganem muszę pogadać. Devetem. Siema, mordo. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie... Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopie tego nieudacznika Velerada. Król chce, abym znów odczarował Addę. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało. Choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić dowód, że na rodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka.
Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 orenów. Okrągła sumka. Nie wiesz przypadkiem, kto rozpowiada plotki? Nie. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, król bez wątpienia zechce wysłuchać swojego wybawcy. Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o przemyślenie tej pochopnej decyzji, twój przyjaciel Siegfried byłby bardzo wdzięczny. Co za rekruci? Okej. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. Dobra, moi drodzy, my się w tym miejscu bym zakończył odcinek z królem, pogadamy sobie w następnym. Zatem do zobaczenia.